Hej wszystkim, tutaj Ciaro Sago. Ciaros już mnie znają, a jeśli jesteście nowi, to ja jestem Ciaro Sago, jestem stylistą fryzur, ale nie tylko. Już to powtarzam w każdym odcinku. O, jakie rymy. To by była dobra nota. Tak, słuchajcie, tutaj są moje wszystkie social media na dole. Jak ktoś, to zapraszam. A my przechodzimy do odcinka, w którym opowiem o konsultacji bez końca u fryzjera. Zapraszam do oglądania. No. Moi drodzy, żeby nie było tak, że ja nie rozumiem, że niektóre klientki wymagają konsultacji. Wiadomo, że są klientki, które wymagają tej konsultacji troszkę dłuższej i są takie, które wymagają, no nie wiem, 5-10 minut, naprawdę. To jest naprawdę normalne, ja to rozumiem. Zresztą konsultacja jest potrzebna i klientce, i mi. Żebym ja poznał tego włosa, żebym ja poznał ten włos w ogóle, te włosy. Żebym ja poznał te włosy, żeby ona się czuła komfortowo, bezpiecznie i w ogóle, no to wszystko... Nie muszę chyba o tym mówić, naprawdę. Ale są pewne wynaturzenia sytuacyjne, jeśli chodzi o te konsultacje. I o takich wynaturzeniach też, o typach klientów takich nieznośnych u fryzjera mówiłem w odcinku, który wyświetli wam się tutaj u góry, więc możecie sobie tam do niego zajrzeć. I po prostu mam wrażenie, że niektórzy myślą, że 5 minut jest jak doba, albo i więcej. A czasami nawet na tę konsultację mam wrażenie, że doba by nie wystarczyła. Serio. Ja naprawdę z każdym przeprowadzam konsultacje, nawet jeśli klientki przychodzą do mnie przez 11 lat na wizytę i nawet jak robimy to samo, to jednak na początek zapraszam tą klientkę na fotel, mówię, czy coś zmieniamy, pytam się, czy masz jakieś zastrzeżenia, to. Zawsze. Nie robię czegoś takiego, że się tam to samo, to. A nawet jak mi się zdarzy, to już to wiem, to już osoba taka, wiecie, wiem, że nic, bo znam te osoby. Ale wtedy ona mi najwyżej powie, że coś innego, ale zazwyczaj mówię, pytam się, czy coś zmieniamy, coś innego, jakieś specjalne życzenia, jakieś trochę, nie wiem, inne strzyżenie czy coś, pytam się o to, czy ma ochotę na coś takiego, albo sugeruję. Jeśli nie, to idziemy robić to samo. Ale jeśli przychodzi nowa osoba, to zawsze do tej nowej osoby, żebym ja też czuł się lepiej, zarezerwuję trochę tego czasu więcej, żeby ta konsultacja jednak mogła trochę potrwać, no ale nie godzinę. Słuchajcie, z niektórymi ta konsultacja długo trwa, że przychodzi już kolejna klientka, co ja wtedy mam zrobić? Kiedyś, jak ta konsultacja tak długo trwała, to wiecie, ja po prostu miałem takie opóźnienia, słuchajcie, i pracodawcy byli na myśli w ogóle. I nie wiedziałem, jak z tej sytuacji wyjść. To była taka pułapka, naprawdę pułapka. Byłeś zagoniony w taki kozi róg i nie mogłeś wyjść jakby już. Bo ta osoba dana, ten klient czy klientka tak już, żeby tak, a bo to było, ja nie wiem czy tak, ale może takie, albo jednak, może jednak ta czerwień trochę taka bardziej czerwona, albo mniej czerwona, albo taka, a może jednak sentyment dusza tak grzywka, ale może jednak nam boki bardziej to rozejść, ale może jednak trochę mniej, a może ten brąz taki naturalny, ale z takim ten, Jak ja się cieszę, że należę do tych osób, które z roku na rok, z miesiąca na miesiąc ewoluują. Ja staram się rozwijać tak bardzo życiowo. Dużo czytam różnych rzeczy. Czytam dużo książek, oglądam różne takie ciekawe filmy, różne artykuły, chodzę na jakieś spotkania, jakieś kursy różne, bo chcę się tak w życiu rozwijać, tak życiowo ogólnie, a nie tylko jakieś takie pierdoły, wiecie, co w szkole nas uczyli. Tak naprawdę w szkole nas niczego nie uczyli. Przynajmniej nie mnie. Cieszę się, że ta ewolucja sprawiła, że nauczyłem się takiej agresywnej asertywności wręcz i potrafię powiedzieć nie, albo potrafię po prostu kontrolować sytuację. I stałem się takim jakby władcą i kontrolerem danej sytuacji. O co chodzi? Że teraz, jak taka klientka, wiecie, mamy loci tam i ta konsultacja bez końca, co już mi się za bardzo nie zdarza, bo na to nie pozwalam. Bo w pewnym momencie, jak zacząłem ewoluować, to robiłem takie mordy, że jak ona tak, wiecie, mówiła to tak. Ja już nie wiedziałem, co mam zrobić, tak. A teraz mówię, dobra, wie pani co, bo zaraz przyjdą kolejne klientki i my będziemy tak konsultować do jutra. I jesteśmy na coś zdecydowani, czy nie? I uwierzcie mi, że jeśli ona nadal tak ten, to ja mówię, wie pani co, nie zdążę mi się zrobić tej koloryzacji na przykład. Ja jestem naprawdę w stanie odmówić. I się bardzo z tego cieszę. Naprawdę, bo tylko dzięki temu zyskuję. Przychodzą do mnie ludzie, w sensie tacy, wiecie, poważni, znaczy nie wszyscy są poważni, tych szalonych też bardzo lubię, ale przychodzą do mnie tacy ludzie poważnie, zdecydowani, że chcą coś zrobić. Nawet jeśli są jacyś, wiecie, niepewni tego, to ta konsultacja nie trwa milion godzin. A nawet jeśli tak się dzieje, że ja czuję, że już ona będzie trwała długo, to ja to ucinam. I albo ta osoba się decyduje na coś, albo nie. Bo ja nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Wyjście jest takie, że jeśli ta osoba jest taka niestabilna, to może umówić się na dodatkową konsultację, czyli przed wizytą. Albo żeby ta wizyta była dłuższa. Tak, i to kosztuje dodatkowo. Nie ma nic za darmo. Dzisiaj, żeby się wysikać, musisz zapłacić. No chyba, że w krzaki.
Chyba, że krzaki. Chociaż jak cię przyłapią, to też zapłacisz. Krzaki zapłacisz. Mandat zapłacisz. I naprawdę jestem zrozumiały. Ja wiem, że dla niektórych włosy to świętość, to włosy maniaczki jakieś tam inne i wiem, że niektórzy po prostu ryczą. Moje włosy, moje włosy! Ale kurczę, bądź człowiekiem i po prostu, skoro masz taki problem z konsultacją bez końca, umów się, nawet na 3 godziny. Ja zostanę 3 godziny. Jak zapłacisz normalnie, to ja zostanę. Ale trochę dojrzałości. Jak potrzebujesz tej konsultacji takiej długiej, umów się. Ja mogę z tobą nawet 5 godzin porozmawiać o tej konsultacji, jak mi odpowiednio zapłacisz. No chyba, że mi w końcu się odechce, bo już będzie tak nudno. Ale naprawdę, wszystko da się załatwić. Ale kurde, no... Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby kolejna klientka czekała na mnie na krześle przez pół godziny, albo nawet więcej, bo ty nie mogłaś się zdecydować, co ty w końcu chcesz. Mimo, że ja naprawdę daję dużo propozycji i naprawdę używam mocnych argumentów, bo się na tym znam i widzę, jaka jest skóra, jakie są oczy i w ogóle. Ale cieszę się, że jestem w tym momencie swojego życia, że po prostu zawsze mogę odmówić. Zawsze mogę odmówić. Ja nic nie muszę. Ja tylko mogę. I teraz już widzę, co niektórzy myślą. Jaki zarozumiały! Jaki strażny! Nie, po prostu dojrzały i świadomy tego, jak wygląda moje życie i jaki jestem. Nie mam zamiaru przepraszać za to, że nie jestem taki doradki. Nie. Skoro ci się nie podoba, nie musisz mnie oglądać. Masz inne różne kanały. Najczęściej osoby, które mówią, że jestem zarozumiały pod tym względem, bo mówię tak szczerze, to są osoby, które mają ze sobą problem jakiś psychiczny. Są po prostu jakieś, no, niestabilne. Ponieważ ja akceptuję siebie i nie mam zamiaru udawać i wszystkich na siłę uszczęśliwiać. Nie chce mi się już. To była klatka straszna, tak żyłem kilkanaście lat. I już tak nie będzie. I z roku na rok będzie coraz mniej takiego tego milusiego, takiego o. Czy będę miły i chcę być miły i sympatyczny, no ale nie będę tak głaskać wszystkich na siłę, uszczęśliwiać. Ostatnio z moją przyjaciółką o tym rozmawiałem, że mamy dosyć uszczęśliwiania wszystkich na siłę. Albo komuś odpowiadam, albo nie. Nara. I te osoby, co tak, wiecie, wyzywają, że ktoś jest zrozumiały czy coś takiego, po prostu są zazdrosne, że ktoś ma siłę być sobą albo odwagę mówić o tym, co myśli. A nie wszystko w sobie zamykać i takie pryszcze mu wychodzą na zewnątrz. Może dlatego mam taką ładną celę, bo dużo osób mówi, że mam ładną celę. Może właśnie dlatego, że ja nie kłamię, że nie jestem taki fałszywy i że wszystko... I że wszystko, co prawdziwe, tak wiecie, wydostaje się ze mnie. I więc to nie kisi się w środku, nie gnije, dlatego nie mam takiej mordy jakiejś dziwnej. Nie, no, oczywiście tutaj się śmieję, żartuję, ale wiecie, o co mi chodzi. No. Więc jak ci nie podoba, next channel, next channel, nie wiem, ja przeżyję, będzie okej. Okay. Jak już podniosłem te kciuki w górę, to jeśli wam się podobało, to oczywiście kciuk w górę, jeśli nie, to w dół, ale raczej w górę. No i subskrypcja mojego kanału i kliknijcie dzwonek, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, które wrzucam na mojego YouTube'a. Trzymajcie się ciepło, bądźcie grzeczni,